Dwa pytania dla Filipa. Pierwsze, czy jest możliwość rozegrania show meczu Virtusów? Ponieważ w ostatnim wywiadzie Snax mówił, że nie ma problemu z tym i że mógłby nawet wyskoczyć na piwo. Stronka Hellstore, aktywna już ponad 5 lat na rynku. Stron ma dwa tryby, jackpot i coinflip. Od razu na grubo wbijam sobie do jackpota, już mam 20 w puli, dokładam do tego 145 dolków. No i zobaczmy, mamy duże szanse. Mamy, dobra, jest, udało się. Mamy wina, 354 dolków moje. Klikacie w prawy górny róg, plusik i wpisujecie polski i klikacie apply. No i macie darmowe 60 centów na start. Link w opisie i zapraszam was do oglądania. Londo. Ja prawo trzymam, prawego nie klikujcie. O, przybiegłem, pomogłem. Ha! Jest chyba jakaś realna szansa na wygranie tej rundy. No nie wiem, czy tak Niko spodziewa się Mira. Wychodzi na to, że nie, reszta ekipy jest gotowa z pułapką. Oj, Mir tutaj chyba chciał się troszkę za mocno zabawić z rywalem i chyba też G2 przeczuwa, że to może być pułapka na B. Na razie jednak jeszcze opcji na wycofanie się nie ma. Faktycznie ta pułapka ma teraz miejsce. No ale Niko, dzięki temu, że złapał Mira... Na świetniku, kurwa, kampi. Celki wyszedł, leży. Noga jeden. Wyszedł od noga, pod iglu. Pytania dla Filipa. Pierwsze, czy jest możliwość rozegrania show meczu Virtusów? Ponieważ w ostatnim wywiadzie Snax mówił, że nie ma problemu z tym i że mógłby nawet wyskoczyć na piwo. Myślę, że jest... Nawet Wiktor wspomniał gdzieś też ostatnio, chyba na swoim streamie, że jest coraz bliżej czegoś takiego, także... To ja powiem tak. Kwestia okoliczności może. Za tydzień, w przyszłym tygodniu, w niedzielę robimy, jeżeli tylko chcecie, to organizujemy. Nie ma problemu, dajemy eter, wszystko, robimy. Bo pytałem nieśmiało i pytam co roku, tak, że tak powiem kuluarowo, czy te rany się już zabliźniły na tyle, żeby mogli zagrać i Filip, no ja teraz... Powiedz tak... w swoim imieniu, czy byś przyjął takie zaproszenie? Ja nie mam z nikim problemu, myślę, że ja bym osobiście przyjął. No to by było coś, tylko z kim wtedy takim? No najlepiej to ze Szwedami, ten finał z 2014 roku. Tak jest, grucha, tu będzie miał pewne ręce roboty, jest jeden, jest drugi, jest trzeci, wyliczanka trwa, czwarty, piąty grucha, dziękuję, dobranoc. No to prawda, rozmiar jego czaszki. Może tak być, że on wszystkie taktyki ma w głowie. Na pewno wszystkie smoki ma w głowie. Nikt nie zna tyle smoków na sufit i niewidzialne piksele na niebie, jak Mateusz Pągowski. No to jest właśnie bardzo fajne, że to są te nieodkryte miejsca, na których na co dzień się nie gra, a Pago i tak potrafi to zasmokować. Dokładnie, to jakby czasami jest tak, że mało kto by się spodziewał, że można tak rzucić smoka. Nawet Pago potrafi nawet zarzucić smoki pod mapę. Nawet twórca mapy o tym nie wiedział, dokładnie. A Pago odkrywa to wszystko. Osobowe dla niektórych są problematyczne, stąd decyzja Spirit, by zagrać się chyba troszkę agresywniej. Lecą taktyczne granaty, czyli tutaj jak mówię, oni taktycznie są dobrze przygotowani, ale jak będą przygotowani strzelecko, tego się obawiam, bo Mir po raz kolejny może być katem swojego rywala. Dwa fragi zdobyte i plecami cały czas rywal. Ogromne problemy komunikacyjne, jeżeli chodzi o drużynę G2. A ten flash poleciał od Sam Dayanga, Mir tym flashem oberwał. Bracie, witam. Ja w okolicach rampy to Magisk, także kwestia Dextera, czy on tutaj faktycznie się przedostanie, czy faktycznie będzie w stanie tego fraga zgarnąć, no bo patrząc na to wręcz musi, musi to narusi. No fatalna. Fatalna zagrywka, no nie, no tędy mouse, załamka, brakuje mi słów. Prawo rondo. Rambo. 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 Rambo? Jakie kurwa Rambo? No... Lambo, rondo, Lambo. Nie, Damie się mnie nie pytał. Nie? A zajebać ci kurwa z baniaka? Ale pytał troszkę później. Dziwo, pytał. Wraca stary, prawdziwy PEVOR. A może to któryś z waszych? A może ktoś z naszych, bitwy teamowi Liquid. Może Pago ogląda, wiesz, i szuka taktyk, żeby sobie zapisać w swoim notatniku. No myślę, że on ma to wszystko w głowie. No to na rozmiar jego czaszki. Może tak być, że on wszystkie taktyki ma w głowie. Na pewno wszystkie smoki ma w głowie. Nikt nie zna tyle smoków na sufit i niewidzialne piksele na niebie, jak Mateusz Pągowski. No to jest właśnie bardzo fajne, że to są te nieodkryte miejsca, na których na co dzień się nie gra, a Pago i tak potrafi to zasmokować. Dokładnie, to jakby czasami jest tak, że mało kto by się spodziewał, że można tak rzucić smoka. Nawet Pago potrafi nawet rzucić smoki pod mapę. Nawet twórca mapy o tym nie wiedział, a Pago odkrywa to wszystko. No to jest taki... dużo pracy, ale wkłada ile serca w to. O, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Fajnie, przyjemnie, naprawdę przyjemnie. No, na meczach to nie jest przyjemne specjalnie, ale jak się patrzy na to z boku, to faktycznie można się uśmiechnąć, także to ważne. A tymczasem terroryści bardzo powoli rozgrywają tę rundę, wiedząc, że oczywiście tutaj rywal gra 5 na 3, gdzie Liquid naprawdę zaraz może mieć tarabatę. Ja już wiem, kto tego smoka rzuca spokojnie. Tak. Na 100% Pago. Ja już znam te smoki, to jest jedyny zawodnik na świecie, który takiego smoka rzuca właśnie tutaj. Jego wizytówka. To jest jego wizytówka, także Pago pojawił nam się na IEM w Katowicach. Witamy serdecznie Mateusza. No my przenosimy się na bombsite B, bo tutaj zajęty już BS niemalże przez terrorystów. Jeszcze muszą uważać na Reina, który przecież czai się od galerii. 2 fragi dla Reina w tej rundzie. Teraz no, będzie ciężko bardzo. Mało się na odnodze? Nie, nie, proszę cię, nie pomagaj mi teraz. Nie pomagaj mi teraz. Nie, nie pomagam, nie pomagam. Kurwa, to jest? Nie, to nie mogę, kurwa. Kurwa, Mateusz. Tak jak z USA. No. Z USA. No. Nie myślałeś? Taki, byś sobie zrobił taki kolejny pokój i byś miał tam swój studio. Pandemia jest, nie można ludzi dotykać. Co nie można dotykać? Ludzi. No, no nie musisz ich dotykać. Na podcasty. Nie? Co ty? Nie tak. Zawsze na podcasty. No. Dobra, dobra. Się filmy pojebały. A to on jakieś inne podcasty oglądał. Albo myślił podcast i on się pytał, czy z Jacobem, ja może w hotelu z nim byłem, w majtkach był samych, a on mówi, że nieletni był, ja mówię tak, no nie wiem, tak mi się skojarzyło. Kto tak mówił? Zapsem. Diables. Czy w majtkach kogoś do tego? SK po głowie. SK. Bomba, bomba, Mateusz masz. A ja mam, kto mi to rzucił? Kurwa. Gdzie jest ta bomba, kurwa? Ja plecy, mordo, kurwa. Kurwa, poleciał. SK? Ja miał od początku bakę? Czy ktoś mi rzucił? No. Ej, zobaczcie, jest pierwsza osoba na Marsie. Kto? No macie link stream, no linka na czacie. Głupie, kurwa. Łazik wylądował, a tam kurwa kto? Stanowskiego najmniej szuka. Pytanie było chyba? A widzieliście wersję Esła? Na piwo. Skoczymy jak kiedyś będzie gdzieś w okolicy. Tak, tak. Też dobre. Tak mi się wydaje. I co? Ja nie jestem zawodnikiem mocnym. Ja nie mam nawet komputera. Ty, a ty masz zbindowane granaty, Pago? Czy pod czwórką wszystko? He i flesza mam zbindowane. Pod scrollem. Nie, pod scrollem mam scrolla w górę he, flash... Scrolla w dół flesza. Mateusz, bo tam było zaklęcie jakieś. Ale będzie się dobrze grało teraz. Ale będzie do hedy. Co sądzi o jego movemencie? Pago nasłał swoją armię. No, Pago jest znany ze swojego movementu, granatów, skilli. No, jest bardzo wszechstronnym zawodnikiem. Zapowiada się bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że niedługo odnajdzie odpowiedni zespół.